Urywki z rozrywki. Dzień dobry, w środę panu redaktorowi. Dzień dobry. Dzień dobry. Filip Jeszlar, czy dzisiaj będzie aleatoryzm? Aleatoryzm? Nie, ale już nie. Złożyłem pański utwór w pańskim imieniu do ZAX-u. Pierwsze tantiemy już zdążają. Będzie pan miał taki naprawdę wakacyjny bonusik. Bardzo panu gratuluję. Myślałem, żeby też dzwonki do telefonów komórkowych skonstruować. Wszystko bardzo proszę. A ja zagram taki utwór dzisiaj. Widzi pan aleatoryzm. Nie trafiłem. A teraz? O, a teraz trafiłem. Moim zdaniem za pierwszym razem też pan trafił. Nad biurkiem mojego syna gimnazjalisty wisi kartka z zapisanym motto. Człowiek rodzi się zmęczony i żyje, żeby odpocząć. Muszę przyznać, że Kasper wziął sobie tę maksymę do serca, co widać na jego szkolnym świadectwie, ale z zachowania ma stopień wzorowy. Obserwując redaktora Łukawskiego, obserwując siebie i wiele osób ciężko mimo wakacji pracujących, apeluję. Redaktorze, odpocznijmy. Apeluję i przypominam, człowiek rodzi się zmęczony i żyje, żeby odpocząć. Jak nie teraz, to kiedy? Spytam retorycznie. Jak nie my, no to kto? Nikt lepiej od nas nie wypocznie i nikt nie zrobi tego za nas. Szanowni Państwo, podstawą wypoczynku jest zmiana. To zmiana powoduje, że nasz mózg otrzymuje inne bodźce niż zwykle i dzięki temu odpoczywa. A co zmienić? Dzisiejsze spotkanie z Państwem rozpocząłem od muzyki Haydna, a nie jak zwykle od Mozarta i od razu czuję się wypoczęty. Proponuję Państwu kilka zmian, które natychmiast spowodują, że poczują się Państwo zrelaksowani. Jeszcze jedna próba. Trafiłem. Jeśli ktoś w pracy ma biurko przy oknie, niech je przestawi w okolice windy i pozwoli, by szum otwieranych drzwi koił jego zmysły. Osoby dojeżdżające do pracy tramwajem, niech zaczną korzystać z autobusów. To prosta zmiana dająca rewelacyjne wyciszenie. Jeśli ktoś na co dzień słucha fińskiego heavy metalu, niech kupi płytę z operami Verdiego. Jeśli ktoś mieszka w mieście, niech wyjedzie odpocząć na wieś. Jeśli ktoś mieszka na wsi, niech przeprowadzi się na 2 tygodnie do bloku i wsłuchując się w dialogi sąsiadów, odpocznie. Recept jest wiele. Nie trzeba od razu jechać do Grecji, aby odpocząć. Ja na co dzień gram na skrzypcach muzykę klasyczną. Nie mogę teraz wyjechać na urlop, a muszę trochę odpocząć. Co robię? Aby odpocząć, zmieniam gatunek wykonywanej muzyki. Chętnie gram jazz, choć nie umiem. Chętnie gram reggae, choć nie lubię. Duo? Pan redaktor, pan skrzypek. Co z osobami, które na co dzień chodzą do opery? Niestety nie mogą one w ramach wakacyjnej zmiany pójść do filharmonii, bo tam jest niestety przerwa urlopowa. Mam wspaniałą wiadomość dla osób smutnych z powodu przerwy wakacyjnej w filharmoniach na terenie całego kraju. Proszę się zapoznać z szeroką ofertą koncertów muzyki klasycznej odbywających się w lipcu i sierpniu. Każdej niedzieli pod pomnikiem Chopina w Warszawie odbywają się koncerty muzyki Fryderyka o godzinie 12 i 16. W warszawskiej operze kameralnej trwa festiwal mozartowski. W parku w Łańcucie pod drzewami ćwiczą uczestnicy letnich kursów muzycznych. Sam kiedyś tam ćwiczyłem. Muzyki klasycznej tego lata nam nie zabraknie. Wyjątkowym szczęśliwcom uda się dzielić nadmorski pensjonat z młodymi skrzypkami czy wiolonczelistami. Będą Państwo mogli słuchać przez kilka godzin dziennie kaprysów Paganiniego i sonat Bacha, czego wszystkim serdecznie życzę. Jednego przyzwyczajenia proszę nie zmieniać, proszę w czasie wakacji nadal słuchać Trójki. Na koniec jeszcze krótka zapowiedź. Nasi piłkarze nie pojadą do Brazylii, a grupa Mozarta owszem. Mam nadzieję przesłać Państwu w przyszłym tygodniu pocztówkę wuja Filipa z podróży. Do usłyszenia z Copacabany. No to nie było miłe, wie pan. No do usłyszenia za tydzień pocztówkę od wuja Filipa z podróży. To zdanie najdłużej pieściłem, bo chciałem zobaczyć ten wyraz twarzy właśnie, Copacabana. To jeszcze raz reggae. Copacabana, tam zjem banana. A to jest taki na prędce wieży. Ja się żegnam z Państwem, ponieważ redaktor gwizdże. Ja to nie ja. To już pan mnie z kimś pomylił. Czyli przeciąg jest. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Marysiu? Niech Marysia poczeka z obiadem na pana. Przepraszam, że pytam, ale czym zajmuje się pan? Mój mąż? Mąż jest z zawodu dyrektorem.
A to tak na zakończenie, wie pan, bo my się ładnie dzisiaj witamy i żegnamy też maestro Filip Jaślar. Do usłyszenia, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. A poza tym Anna Regulska, reżyser programu, Joanna Mielewczyk, program przygotowała, Zielony Kapturek, czyli Piotr Łodej i moja skromna osoba. Żata Spór i Benjamin Filip.